Szczęście nie spada nam niestety z nieba. Trzeba się o nie postarać i wyjść mu naprzeciw. Waszym celem w tym miesiącu jest zrealizowanie wszystkiego z tej listy. Wiem, że myślicie sobie. Ej, nie muszę być bogaty, by to wszystko zrobić, ale odpowiedź jest prosta. Tak. Aby się wzbogacić, kupcie mój 12-tygodniowy program. Link w opisie. O, pewnie słyszałeś wieści. Co? Jakie wieści? O, o całorocznym zjeździe twojej rodziny. Dobrze, że tym razem nie mogłeś pojechać. Zjazd rodzinny? Dziwne. Nigdy nie dostałem zaproszenia. Cała rodzina się zebrała, dobrze się bawili, no tak dobrze, że ich śmiech zwabił niedźwiedzie, które ich rozszarpały. Dlatego tu jestem. Twoi bliscy może nie byli majętni, ale okazuje się, że jesteś jedynym spadkobiercą około 900 osób. Mam nadzieję, że te miliony dolarów przyniosą ci trochę szczęścia w żałobie. Moje kondolencje. To zostało już chyba tylko jedno. Oto on, bogaty Larry! Dzięki za zaproszenie, musiałem to zobaczyć. Stylowo tu masz. Wow, natłukłeś tego. No i jeszcze ślub i rozwód szczęściarz. Gratki. A to do czego to? Czyżbym czuł kaczora, Larry? Twój majątek jest nieskończony? Larry, to niesamowite! Co ja bym dał za twoje bogactwa? Weź se. Możesz powtórzyć, Larry? Jesteś trochę daleko, ziomek. Bierz to wszystko. Jeśli czegokolwiek się nauczyłem, to tego, że pieniądze szczęścia nie dają. Co za szczęście! Skarbie, dzieci, jesteśmy bogaci! Już nie musimy mieszkać w tych ścianach! Serio, Larry, nie cieszysz się moim szczęściem? Ty smutny, biedny obsrańco! Ha 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 ha!